Dlaczego jedni kandydaci odnoszą sukces i dostają się do policji, a drudzy nie, a nawet jak się dostaną, to dość szybko rezygnują. Być może i ty podchodzisz pod tą drugą grupę. I jako twórca elitarnej grupy szkoleniowej widziałem setki ludzi szkolących się według mojej metody. Natomiast maile od nich pokazują rezultaty od takich spektakularnych sukcesów do dramatycznych porażek, a nawet nie rozpoczęcia szkolenia Pomimo zainwestowania, i w ten sposób, jak się nie rozpocznie, to trudno, aby cokolwiek osiągnąć. No i oczywiście przeważająca większość z Was odnosi sukces, no inaczej musiałbym w podskokach zwijać swój biznes, a niestety rośnie mi on od 2006 roku. Ale dlaczego są aż tak dwa skrajne wyniki? Co wyróżnia zwycięzców od ponoszących porażkę? Widziałem gości bez matury, którym nie dawałem na wejściu nawet najmniejszej szansy, a służą już kilka lat, robią karierę jakoś im tam idzie, są zadowoleni, realizują się w służbie. Natomiast widziałem także naprawdę wykształconych i światłych studentów, którzy mimo wszystko odpadali. Także różnicą nie jest tutaj yy, iloraz inteligencji, czy poziom inteligencji, czy cokolwiek byśmy o tej inteligencji nie mówili. Widziałem studentów szkolących się zaledwie parę dni, a nawet jeden wieczór no i mających wtedy więcej szczęścia, niż rozumu ale znaleźli się oni we właściwym czasie, na właściwym miejscu i zdali, że tak powiem w podskokach. Ale też innych, czasem szkolących się intensywnie cały rok, a nawet dłużej, dokonujących tego heroicznego wysiłku, padających na pys ze zmęczenia i na multiselekcie Odpadających. Tak więc różnicą nie jest tutaj ilość godzin włożonej pracy, chociaż bądźmy szczerzy, zwiększa to szanse, szczególnie jak uczysz się na swoich błędach i nie rezygnujesz zniechęcony pierwszą porażką czy pierwszą jakąś trudnością podczas kursu. Jaki z tego wniosek? Bardzo prosty, jeżeli się nie domyśliłeś, nie ma jednego, jedynego świetlanego szlaku. Do sukcesu, do sukcesu prowadzą różne ścieżki, można dojść różnymi drogami. Natomiast zauważyłem jednak pewne cechy charakteru zdecydowanie prowadzące do porażki. I kiedy patrzę na zwycięzców, to z pewnością tych cech mają niewiele. Także poniekąd ich sukces jest brakiem porażki. Do tego filmiku zainspirował mnie jeden z komentarzy poprzedniego, kiedy kandydat pyta. Czy skończenie jakiejś szkoły, nawet zacnej szkoły, bo policyjnej szkoły w szczytnie zagwarantuje mu przyspieszoną ścieżkę policyjnej kariery? I często dostaję takie pytania, czy zrobienie takiego czy siakiego kursu, nabycie nawet jakichś punktowanych uprawnień, coś w tej rekrutacji pomaga, i postanowiłem więc stworzyć cykl filmików pokazujących Ci brutalną prawdę. O niektórych cechach charakteru, które zdecydowanie nie ułatwią ci kariery, aby było jasne, nie policyjnej, nie mundurowej kariery również. Jeżeli pracowałeś z ludźmi parę lat, nie mówię już, że parę naście lat, to z pewnością będą one tobie znajome, ale samo rozpoznanie nie jest aż tak istotne, ponieważ właściwe postawione pytanie jest czy jak pracowałeś już kilka lat i nie osiągnąłeś do tej pory sukcesu, to rozpoznajesz te cechy charakteru u siebie. I w pewnym sensie te filmiki będą moim wyzwaniem, moją prowokacją w stosunku do ciebie, abyś spróbował je u siebie znaleźć. Oczywiście, no, prawda w oczy kole może być nawet bolesna, ale jak nie jesteś w tej chwili gotowy na ten rachunek sumienia, taki z głębi serca. To poniekąd wpasowujesz się w jeden z profili chujowego policjanta, jest profil idealnego policjanta, pożądany do policji podczas rekrutacji, natomiast ja tutaj mówię o profilu policjanta chujowego. Także yy, chcesz czy nie chcesz, decyzja należy do Ciebie, ale zrób ten pierwszy krok w kierunku sukcesu albo po prostu daj sobie spokój, wybierz jakąś inną, niekonfliktową ścieżkę kariery, pszczelarstwo, mleczarstwo, czy jakiś inny cudowny zawód, który wykonując dobrze przyniesie Ci satysfakcję i pieniądze. Pownikliwej obserwacji członków mojej elitarnej grupy szkoleniowej, mogę powiedzieć, że masz mniejsze szanse, jak odkryjesz wymienione przeze mnie cechy, wymienię je w przyszłych filmach, ale bez tego nie będziesz w stanie zrobić mocnego postanowienia poprawy i zacząć się zmieniać na lepsze. Najlepszą odpowiedzią, jaką ci mogę dać w tym filmie, w tej chwili, jest to, że Twój sukces jest. Wyeliminowaniem porażki. I zanim zrobię kolejny filmik z tej serii, pytanie do Ciebie i bądź taki brutalny i honest. Jakie cechy machujowy, nieidealny policjant w stosunku do profilu idealnego gliny, którego psycholodzy pożądają? Oczywiście zrób to w komentarzu poniżej. Postaram się troszeczkę podebatować, podyskutować. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, a jednocześnie będzie to też inspiracją do moich przyszłych materiałów. Także jakie cechy ma chujowy policjant, mówił Darek Kraśnicki, twórca Litarnej Grupy Szkoleniowej. I do zobaczenia wkrótce.